to jest? Ja. A to? Wujek tata. Postać, którą kreuję, którą gram, to Janusz Cerat, kapitan Janusz Cerat, który działa w wojskowych służbach informacyjnych. Nigdy nie podchodzi do mnie na ulicy, nie wiesz co robię, nie wiesz z kim rozmawiam. A przecież mówili, że jesteś konsultantem. On właściwie od dziecka należał do instytucji wojska. Później się okazuje, że to co robił podlega pod definicję płatny zabójca. On ma nie wyglądać, on musi się wpasować trochę w tłum, co nie wyklucza, że powinien być bardzo inteligentny. Nie schodźcie na ląd. To jest ciekawe, że spotykasz ludzi w tramwaju i się zastanawiasz wtedy, o, może to też jest szpieg, albo kim on jest. Może to jest jakiś przywódca brygady antyterrorystycznej, a wygląda zupełnie niewinnie. Zresztą nie warto oceniać i nie należy ludzi po pozorach. To, co się tu dzieje, to wojna koncernów o surowce i narkotyki. To co my tu robimy? Zabijamy lub łapiemy konkurencję. Jak na początku lat 80. otworzyła się szkoła, która miała kształcić przyszłych szpiegów czy kontrwywiadowców, no to zdziwiłem się, jaki to jest typ egzaminów i jak później ci ludzie są filtrowani i przez co muszą przejść i jak ich życie ma wyglądać. Wiem, że ja prywatnie i moja struktura psychiczna nie dałaby rady, żeby uczestniczyć w takim świecie. Jedyne, co nas łączy, to, że mają niesamowity talent aktorski i potrafią ukrywać pewne emocje. Powierzono mi misję zbudowania nowych służb, które rozmontują państwo i poskładają z nowym człowiekiem pod żyrandolem. 20 lat temu chyba, tak? Czy 30? Już nie wiem, gubię się w tym. Walczyliśmy o demokrację i o wolność słowa. I tu przecież nikogo tak naprawdę nie obrażamy. To jest fikcja. Mamy prawo jako artyści pokazać alternatywną rzeczywistość, że tak mogło się zdarzyć. Zapraszam wszystkich na hiperostre kino Patryka Wegi i Służby Specjalne Kino.